Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, czy możliwa jest wojna na Ukrainie, wojna Rosji z Ukrainą, czy zajęcie Ukrainy przez Rosję i jakie mogą być, czy jakie byłyby tego konsekwencje dla nas. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. I tak, czy Rosja napadnie na Ukrainę, czy rosyjska armia wejdzie na Ukrainę? Oczywiście nikt nie odpowie na to pytanie tak lub nie. Natomiast można to pytanie zadawać inaczej. Można zadać pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo takiego scenariusza. I oczywiście każdy, kto cokolwiek wie na ten temat, odpowie, że bardzo duże. Można zadać pytanie, kiedy byłby najlepszy moment dla Rosji, żeby zająć Ukrainę? No i odpowiedź na to pytanie będzie, najlepszy moment jest teraz. Najlepszy moment jest w 2022 roku. Ktoś może zadać pytanie, czy Rosji zależy na tym, żeby zająć Ukrainę? No to takie pytanie jest naiwne i świadczy o tym, że ktoś nie zna i nie rozumie Rosji. Prawda? Rosja nigdy nie wypuściła żadnej ziemi, żadnego terenu, żadnego narodu ze strefy swojego wpływu i często płaciła za to olbrzymią cenę, ale stosowała taką zasadę. Zobaczmy, że Rosja dawno temu się strasznie nachapała. Nachapała się tyle ziemi i tyle ludzi, że nie była w ogóle w stanie tego zagospodarować. Prawda? Rosja jest od Polski, była od Polski aż po Japonię, prawda? Aż po Syberię i 2/3 tego terenu jest w ogóle niezagospodarowane. Prawda? Rosjanie nigdy nie byli w stanie tego terenu zagospodarować. I tu nie chodzi o tłumaczenia, bo niektórzy tłumaczą, albo tam zimno, albo tam nic nie ma. Nieprawda. Prawda? Są tereny, gdzie są dziesiątki, setki tysięcy hektarów lasów, których nikt nie dotyka, albo prowadzi się w nich jakąś rabunkową politykę, że wycina się drzewa, same czubki drzew, jak śnieg pada i reszta marnieje, prawda, gnije i tak dalej, i tak dalej. I gdyby Rosja się pozbyła części tych ziemi, gdyby dała wolność części tych narodów, które podbiła, które wchłonęła, wydaje się, że byłaby w dużo lepszej kondycji, ale ona nigdy tego nie zrobi. I teraz oczywiste jest, że dla Rosji Ukraina dziś to jest ich teren, który oni utracili, ich strefa wpływu, które ona utraciła i oni, kto by tam nie rządził, prawda, bo Putin nie jest wieczny, ale kto by tam nie rządził, to on będzie czekał na ten odpowiedni moment. I teraz jest tylko pytanie, co tkwi w głowach Rosjan, w głowie Putina, prawda? Czy on uznaje ten 2022 rok za najlepszy dla siebie, czy nie? Czy uważa, że jeszcze poczekać, albo że, no bo może mogą się dziać różne rzeczy w Rosji, o których my nie wiemy. Może ktoś na świecie wie, ale my nie wiemy, albo jeszcze lepiej, ja nie wiem. Może być tam jakaś wojna na górze, mogą być jakieś problemy w wojsku, mogą być jakieś inne problemy, ze względu na które Rosja nie zdecyduje się na zajęcie Ukrainy. Ale moment jest najlepszy, bo w Stanach Zjednoczonych rządzi Biden, z którym wszystko Rosjanie mogą zrobić i to pokazują jego zachowania. Europa jest w kryzysie, dotyka ją pandemia, zajmuje się pandemią, dotyka ją pandemia, to może za dużo powiedziane, ale w związku z pandemią robi takie rzeczy, które ją absorbują, w związku tak zwaną pandemią robi takie rzeczy, które ją absorbują. Poza tym Rosja niewiele się zmieniła od II wojny światowej. Niewiele się zmieniła od 1989 roku, myślę o pewnej mentalności ludzi. O pewnej świadomości, o pewnej aksjologii.
pewne negatywne, z naszego punktu widzenia negatywne zjawiska nawet się tam pogłębiły, to znaczy pewien patriotyzm, tak zwany patriotyzm, czy szowinizm rosyjski, zdolność poświęcenia się dla matuszki. Natomiast w Europie zaszły gwałtowne, wydaje się, że nieodwracalne zmiany. I to zaszło również w Polsce. W Polsce może trochę mniejszej skali, ale to było widać, jak pierwszy raz był ten problem ze wschodnią Ukrainą, z Krymem, i groziła wojna. I wtedy zadano pytanie młodym Polakom, czy będziesz bronił Polski w wojnie, i 80% zdaje się odpowiedzieć, czy 90%, no nie pamiętam dokładnie, ale jakaś większość odpowiedziała, że oni nie będą walczyć, oni uciekną na zachód, prawda? Natomiast zachód tym bardziej, nikt tam walczyć nie chce, nikt tam ginąć nie chce, nikt tam się nie chce poświęcać dla nikogo, armii europejskiej nie ma, NATO jest w rękach Amerykanów, a Amerykanie to Biden, który niewiele pewnie już kojarzy, a poza tym zawsze był prorosyjski i nadal jest prorosyjski, więc sytuacja jest idealna, prawda? Znaczy Putin sobie zdaje sprawę, że gdyby zajął Ukrainę, to reakcja Zachodu, reakcja Stanów Zjednoczonych byłaby bardziej werbalna niż realna, a jeżeli byłyby jakieś sankcje, to albo by go za bardzo nie dotknęły, albo on mógłby zastosować antysankcje, prawda, z gazem, widać tą sytuację z gazem, że to Putin trzyma za gardło Europę, a nie Europa Putina. No i teraz, jakby ta wojna mogła wyglądać? Czy to w ogóle byłaby wojna? Bo pytanie, czy państwo ukraińskie istnieje? No, nigdy nie było państwa ukraińskiego i to nie jest tak, że można z niczego zbudować państwo i ono zaczyna funkcjonować. Bo żeby państwo funkcjonowało, to ci, którzy rządzą tym państwem, muszą myśleć tym państwem. Muszą myśleć o społeczeństwie, muszą myśleć o przyszłości, muszą myśleć o dobru ludzi. Takiej tradycji na Ukrainie nie było i politycy myślą tam o sobie, prawda? A poza tym i tak nie wiedzą, co robić, jak robić, prawda? Prezydent to jest były aktor, komediant, który nigdy nie zajmował się polityką i który nie ma pojęcia, co robić i jak się zachować, w jakich sytuacjach, nie rozumie niczego, wykonuje, działa tam, gdzie zadzwoni do niego jego przełożony, czyli Kołomoyski z Chabad-Lubawicz i powie, jakie rzeczy ma zrobić, żeby interes Chabad-Lubawicz czy Kołomoyskiego został spełniony. Więc państwo ukraińskie nie za bardzo działa i wojna może wyglądać w ten sposób, że rosyjska armia tam wkroczy i ktoś, jacyś nacjonaliści ukraińscy, ktoś tam będzie próbował walczyć, próbował bronić tej Ukrainy, ale to długo zapewne nie potrwa, a być może, że nastąpi w tak małym wymiarze, że to będzie niezauważalne. No i teraz pytanie, jak dalece Putin się posunie? I są dwa scenariusze. Dojdzie do granicy rosyjsko-polskiej sprzed II wojny światowej i się tam zatrzyma. I będzie to pierwszy etap, ale czyli nie zajmie całej Ukrainy, tylko jakąś jej część, czyli jakąś inną sobie wyznaczy granicę, do której dojdzie, resztę zostawi w spokoju, Zachód zacznie krzyczeć, Stany Zjednoczone zaczną krzyczeć, emocje wzrosną, minie 2 lata, emocje opadną i armia rosyjska ruszy i znowu zajmie kolejną część Ukrainy, już całą Ukrainę albo część. Może być tak i to by, bo zauważmy, że w polityce bardzo dużo zależy od woli ludzkiej. Jest taka książka Josepha Pipera, wielkiego katolickiego teologa, pod tytułem Nadzieja i historia, gdzie on opisywał różne fakty historyczne, które były bez sensu.
Żadna logika historii, żadna logika nie wskazywała, że takie zjawiska powinny wystąpić, a one wystąpiły. One wystąpiły, bo jakiś człowiek podjął jakąś decyzję z jakichś sobie znanych powodów. Wola ludzka jest nieprzewidywalna, zachowania człowieka są nieprzewidywalne i to mogą być jakieś emocjonalne względy, jakieś inne względy, prawda? I takim powodem może być słaby charakter, prawda? Tchórzostwo. Jak się patrzy na władzę tego rządu, na ten rząd, jego zachowania wobec Unii Europejskiej, wobec ustawy TVN, wobec sądów i tak dalej, to wydaje się, że czy bardzo prawdopodobne jest to, że wiele decyzji zostało tu podjętych ze słabości, ze strachu, z tego powodu, że ci, którzy je podejmowali, to były mięczaki, prawda? Coś zaczęli i ktoś tupnął nogą i od razu się wycofali, czy tego nie skończyli. I być może, że i Putin jest takim niby macho, a tak naprawdę gdzieś tam, czy w części jest mięczakiem i zajmie kawałek Ukrainy tylko i będzie patrzył, co dalej, będzie czekał, czy na pewno się sprawdzi ten scenariusz, że Zachód nie zareaguje ostro. Chociaż wszystko by wskazywało na to, że nie zareaguje ostro. No i teraz dochodzę jakby do meritum, do zasadniczej odpowiedzi na podstawowe pytanie, jakie to by miało skutki dla Polski. No, że powiedzmy, Rosja zajmuje połowę Ukrainy lub Rosja zajmuje całą Ukrainę. Połowę, znaczy to też wszystko zależy od tego, jak dużą część zajmie. No i teraz oczywiście ktoś powie, konsekwencje są takie, że zaczniemy żyć w strachu i w niepewności. Takie Polacy są zdołowani, bo dołuje ich koronawirus, dołuje ich brak nadziei, brak przyszłości, wzrastające ceny, utrata przez wielu pracy i tak dalej, i tak dalej. No więc zdołowanie społeczeństwa to jest ważny czynnik, bo takie społeczeństwo no, zaczyna być całkowicie bierne, już mu na niczym nie zależy, już na wszystko się zgadza, przeciwko niczemu nie protestuje. To jest oczywiście jeden skutek, ale jest drugi skutek, który trzeba wziąć pod uwagę, że na Ukrainie, pomimo to, że to jednak jest inny świat, zachodzą podobne procesy jak w całej Europie. No, oni oglądają telewizję, bywają na Zachodzie, bywają w Polsce, prawda? Wyrównuje się ta świadomość. I skutek, który wydaje się być jakby oczywisty, że 6, 8, 10 milionów Ukraińców ucieka do Polski. Ucieka do Polski przed wojną. Teraz jest 2 miliony, a być może 3 miliony. Wszyscy to widzą, ale jeszcze nikogo to za bardzo nie boli. Chociaż tak naprawdę powinno boleć, bo jak mówił kiedyś wielki ekonomista PiS-u, później odrzucony Cezary Mech, że gdyby te miliony Ukraińców nie weszły do Polski, to byśmy mieli 2 razy wyższe pensje teraz. Praca to towar, który kosztuje tyle, ile jaka jest popyt i podaż, prawda? I wejście 6 milionów Ukraińców czy 10 milionów Ukraińców do Polski, no to już jest tragedia, prawda? Bo co z tymi ludźmi zrobić? Jak oni się zachowają? Kto to będzie, prawda? Bo to mogą być różni nacjonaliści, UPA i tak dalej. I ktoś powiedział, nie pozwolimy im wejść. No tylko zobaczmy, na granicy polsko-białoruskiej tych uchodźców było 2000, 3000 i w sumie powiedzmy 5000. I jakie były problemy, prawda? Część się przedarła do Niemiec ewidentnie, to jest 10%, to są dane ku temu. Natomiast na budowanie tego płotu, ten wielki wysiłek, wojsko, straż graniczna, policja, koszty niebywałe. Oni atakowali grupami
100 osób, 150 osób. Tu ze strony Ukrainy byłoby jak za Cesarstwa Rzymskiego. W jednym miejscu 150 tysięcy, w drugim miejscu 100 tysięcy, w trzecim miejscu 300 tysięcy. Kto zatrzyma 300 tysięcy zdeterminowanych ludzi, którzy uciekają w panice przed wojną, nikt nie zatrzyma. No, czyli trzeba pamiętać, że i takie zagrożenie może wystąpić i dziwię się, że jak już budują płot, to nie zaczęli go przedłużać na Ukrainę, ale nasza polityka wobec Ukrainy jest absurdalna, prawda, że w znacznej mierze ją utrzymujemy jako ten bufor dzielący nas od Rosjan, a nie stawiamy im żadnych warunków i nie robimy niczego, co mogłoby ich zdenerwować czy oburzyć, prawda? Także budowa płotu na linii, na granicy Polska-Ukraina z punktu widzenia PiSu nie wchodzi w grę, no bo Ukraińcy by się zdenerwowali i zadaliby pytanie dlaczego. No także tyle na ten temat. Dziękuję bardzo.